Nowy nabytek, Yamaha 250 Piotra. Wszyscy chcą nią jeździć. Piotr, nie masz motoru. Ma raz czy nie odda. I nie dawaj na testy, nie? Dąbroś, chciałeś 13? Chcę 13. Bo mi Honda zaczyna z tym pudro. Dąbroś. A specjalnie musiałeś na Uzdowo przyjechać, żeby remont robić? Tak. A ty? Koło domu mi się nie chce psuć. Cwaniak. Same cwaniaki. Tą dolną se dokręcę moimi żabkami. A co będziesz robił? Wydech mi się odkręci. Ja cię. Mój lata rura, ja mówię, coś ciaska, kurde, ten silnik zaczyna stawać, korba czy co? Marek, a czemu popsułeś ten Yamaha 250? Ja nie popsułem, ja ratuję Piotrka. Tutaj nie, ja widziałem, bo chodziła ładnie, jak przyjechaliście. Tak, a potem nie potrafi jeździć nią. Ale to nic. I podkręciliśmy mu troszkę obrotu. Boi się odkręcić mu na początku. O mało. A chciał 450. A dlaczego ty mówisz, że ja zaraz coś popsułem? Ja tu nic nie psuję. Ale zobacz, Dąbroś popsuł już. A no to Dąbroś, Tomek. Ja to jestem. Ty czasem coś popsujesz. On dociągnie. 180, ale ci się zaplączało. Powietrze Piotrowi nie wpuszcza. To się wywali. Tak? To ziemi zabiera. Dałeś kajo? No, dałem jak mlaku. Jak to się odpala? Co powiesz o swoim sprzęcie? Sprzęt jak sprzęt, nie? To mi się podoba. To mi się podoba, wiesz? Zarejestrowany? Opłacony? No, prawo jazdy? Nie. No, taki nie posiada. Ale gaz działa. Tomkowi. Tomek, nowy nabytek. Nie. No bo podniesione masz. Wiesz co, niech on się tam wedle mnie, powinieneś na tych wyższych obrotach. Ona cię wiesz, pociągnie, nie? Nie bądź zła. Chodźcie, popnę. Jak wrażenia? Bardzo dobry motocykl, opona do zmiany. Po prostu rwie wszystko. W porównaniu z tym co było? A co no, było, pamiętamy. To jest petarda, nie? X-Moto za 250 to Yamaha to jest przepaść, nie? Powinna być 38, to ja mam 52. Witam brata i tatę! Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.